Poranny gość Radia Zachód. Proszę się nie łapać za guzik, bo guzik z tego będzie, jeśli porządnie nie przygotujemy się na sezon grzewczy. Prezes Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy, pan Dieter Walentynowicz, jest gościem Radia Zachód. Dzień dobry, panie prezesie. Takie małe sprostowanie. Dieter Walentowski. Dieter Walentowski, przepraszam bardzo. Podobno u 85% Polaków ten sezon grzewczy wywołuje niepokój. Pan, przeglądając instalacje w domach lubuszan, też czuje ich niepokój? Myślę, że to dopiero będzie, że to się dopiero okaże. Ja, że tak powiem, wchodzę dopiero w ten początek sezonu grzewczego od strony, że tak powiem, zawodowej. Znaczy, pracuję cały rok, ale, że tak powiem, ludzie często przypominają sobie o oczyszczeniu kominów wtedy, kiedy albo pojawiają się w mediach jakieś akcje społeczne, albo w przypadku, kiedy fizycznie po prostu widzą kominiarza gdzieś na ulicy i wtedy włącza im się czerwona lampka, że a faktycznie muszę zareagować, muszę zadzwonić, żeby ta moja instalacja była wyczyszczona, przeglądnięta, była bezpieczna. I dobrze, że się ta lampka włącza, może, panie prezesie, bo gdyby się w ogóle nie włączała i gdyby w ogóle takich przeglądów ktoś nie robił, to czym to się może skończyć? Czym grozi nieprzeglądanie instalacji kominowej w ogóle? Wieloletnie nieprzeglądanie instalacji kominowych grozi na swój sposób kilkoma zagrożeniami. Inaczej, może być zatrucie tlenkiem węgla, to może być w najgorszym przypadku zgon, powiedzmy, właściciela instalacji, a to może też być, że tak powiem, pożar sadzy, pożar tych materiałów, które, że tak powiem, odkładają się w kominie w sposób niekontrolowany, przy szokowym wzroście temperatury do 1000-1200 stopni. I w tym, że tak powiem, instalacja być może będzie wyłączona z użytku z uwagi na zagrożenie w bezpiecznym eksploatowaniu. Do tego jeszcze, czy dużym problemem w województwie lubuskim są ptaki, są gniazda ptaków, bo no nie w każdym większym mieście, mam na myśli tutaj Gorzów, Zieloną Górę, ale w ogóle województwo lubuskie, no mamy dużo lasów, bardzo dużo, najwięcej w Polsce. Rozumiem, że to jest też tak, że ptaków też jest sporo i one też, zdarza się, że budują gniazda. To znaczy największy bałagan w kominach, że tak powiem, jeżeli mówimy od strony ornitologicznej, to robią kawki. Kawka to jest taki ptak z rodziny krukowatych, dosyć paskudny, bo gniazda zakłada wiosną, kiedy zaczyna się sezon lęgowy, wtedy, kiedy ludzie wygaszają, że tak powiem, w większości swoje paleniska i, że tak powiem, przez okres wiosny, lata te gniazdo, jeżeli nie zostanie usunięte, start w nowym sezonie grzewczym jest niemożliwy. Również gołębie, że tak powiem, budują gniazda o innej strukturze, budują je, że tak powiem, mniejsze, łatwiejsze do usunięcia. I generalnie rzecz biorąc, kawka to jest ptak miejski, to nie jest ptak z rejonów zielonych, z rejonów, że tak powiem, wiejskich czy małomiasteczkowych. To jest ptak żerujący na wysypiskach, na odpadach, tam gdzie może pozbierać, że tak powiem, materiał budulcowy. Oprócz tego, że trzeba wykonać przegląd instalacji grzewczej, sprawdzić przewody, piece, co jeszcze należy zrobić, żeby było po prostu, żeby ta zima była po prostu bezpieczna? Trzeba przede wszystkim przygotować się mentalnie. O kominiarzu, że tak powiem, ludzie przypominają sobie, mówię, bardzo często wtedy, kiedy dopiero go widzą. Tak trochę jak o lekarzu, no boli, to idę do lekarza, no i dokładnie niestety często tak jest. Przede wszystkim należałoby też zmienić mentalność ludzi. Jakiś robiłem dla Straży Pożarnej, dla PINB-u, dla nadzoru budowlanego taką statystykę, która wcale nie jest inna niż lat temu, 15, kiedy to było wykonywane i wtedy, że tak powiem, regularnie z usług kominiarskich na terenach zielonych, na terenach wiejskich czy małomiasteczkowych korzystało, w zależności też od wsi, od miasta, w granicach 30-40% mieszkańców. Tyle osób miało potrzebę dobrowolnego, jak dokładnie, rozumiem, skorzystania tak. z usług. Pozostała część, że tak powiem, myślała o tym w sposób lakoniczny albo próbowała radzić sobie sama. Mhm. Dobrze, ale w sytuacjach takich, no bo wtedy, kiedy dochodzi do, no nie daj Boże oczywiście, no ale to się wiemy, że zdarza, do pożaru sadzy w kominie, na przykład. To są takie bardzo powszechne, jeżeli rozmawiamy o takich zimowych pożarach właśnie w kamienicach i tak dalej, no to powszechnym jest, że ta sadza się pali. Zresztą to widać bardzo dobrze, bo to czasem ogień wychodzi aż z komina nad kaleńcą. To
to widać. To czy kominiarze też później mają jakąś taką rolę, żeby wykonać jakąś ekspertyzę, żeby zdiagnozować to, czy strażacy są już na tym etapie sami w stanie powiedzieć, aha, sadza, czyli nieczyszczony komin? To znaczy część, że tak powiem, pożarów odbywa się bez udziału państwowej czy nawet ochotniczej straży pożarnej, bo nie czasami się zdarza, że lokatorzy sami dzwonią i kominiarze, że tak powiem, z tym pierwszą osobą, która przyjeżdża na budynek, żeby próbować zareagować. Czasami jest tak, że po prostu... Przepraszam, to znaczy pali się i mieszkańcy dzwonią do kominiarza zamiast na straż? I wtedy dzwonią dopiero do kominiarza. Aha. Nie tydzień wcześniej, miesiąc wcześniej, pół roku. Ja tylko wiem, nie, wtedy, ale kiedy się pali. Ale nie, a i co pan wtedy mówi? Inaczej, no zazwyczaj, że tak powiem, ubieram się, pakuję i w trybie, że tak powiem, organizacyjnym straży pożarnej jadę do tego pożaru. No, ale nie mówi pan, no zadzwońcie na straż? Halo, no 112 najpierw. To nie reaguje w ten sposób. Ja zawsze, że tak powiem, poczuwam się do, może nie tyle odpowiedzialności, ale jestem, że tak powiem, na tyle odpowiedzialny, że staram się reagować w ten sposób. Zazwyczaj równolegle też jedzie straż pożarna. Mhm. I pierwszym, że tak powiem, co jest, to jest, że tak powiem, kontrola, czy te przewody kominowe były czyszczone. Zazwyczaj tak nie jest. No i, że tak powiem, straż na odchodne zostawia lokatora, że tak powiem, z informacją, z zakazem użytkowania przewodu kominowego przy całej instalacji do czasu kontroli przez kominiarza. Dopiero, że tak powiem, na podstawie przeglądu przez uprawnionego mistrza kominiarskiego można, że tak powiem, tą instalację użytkować ponownie lub trzeba, że tak powiem, podjąć inne jakieś środki, jeżeli trzeba ten komin na przykład naprawić. Podsumujmy tę dotychczasową część rozmowy. Zmiana mentalności, czyli pamiętajmy o kominiarzach nie tylko wtedy, kiedy zaczyna się sezon albo coś się zaczyna dziać niedobrego, to po pierwsze, czyli prewencja. Po drugie, no, przygotować się do sezonu, no, co jeszcze można oprócz tego, że kominiarz przyjdzie, sprawdzi, powie, dobrze, jest wszystko w porządku, no to co, użytkujemy? Myślę, że nic więcej nie potrzeba. Solidne czyszczenie, uczciwy przegląd i w zasadzie tą instalację można użytkować już, że tak powiem, przez następny kwartał, następny pół roku, w zależności od tego, co jest użytkowane w lokalu mieszkalnym. A ile kosztuje dzisiaj przegląd instalacji kominowej? Tak mówię, bi razy oko, tak dość ogólnie. Te ceny można, że tak powiem, wachlować w lewo, w prawo. Generalnie rzecz biorąc, najtaniej wychodzi na terenach tych obsługiwanych regularnie, tam gdzie się chodzi, że tak powiem, od domu do domu. Tam gdzie, że tak powiem, to kominiarz wychodzi do ludzi, a nie ludzie, że tak powiem, dzwonią po kominiarza. Kwota czyszczenia na budynku jednorodzinnym, jeżeli to jest czyszczenie kwartalne, może wynosić w granicach 30-40 zł. Jeżeli to jest, że tak powiem, akcja na telefon, kiedy czasami trzeba dojechać jeszcze do klienta nierzadko po 30-40 km, no to wtedy ta kwota może oscylować w granicach 100-150-200 zł. Ale te kwoty się nie zmieniają jakoś specjalnie do zeszłego roku. Nie, te kwoty, że tak powiem, nie szaleją tak jak szalejąca inflacja czy ceny paliw. No właśnie. Ja nie chcę psychozy robić, panie prezesie, ale jednak niektórzy mogą szukać jakichś domowych sposobów na próbę obniżenia kosztów ogrzewania. Czy to jest w ogóle zdaniem pana możliwe, żeby w domowy sposób obniżyć koszty ogrzewania? Jeżeli mówimy o samym użytkowaniu instalacji centralnego ogrzewania, o kotłach, no to na pewno zredukowanie temperatury, że tak powiem, tylko że to się wiąże też z dyskomfortem. Czyli, że zrobię sobie grzejniki niżej. Dokładnie sensie... tak. Można, że tak powiem, próbować inaczej jakoś reagować. Generalnie rzecz biorąc, nie da się za bardzo modułować tego w sposób, albo nie, że spalanym paliwem. Paliwo spalone, ono musi być spalone. Jedyne, co można zrobić, że tak powiem, z korzyścią dla siebie, z korzyścią dla instalacji, przede wszystkim dla środowiska, to nie spalać w tej bardzo niskiej emisji. Co to znaczy? Ta niska emisja to jest spalanie na bardzo niskich parametrach, na temperaturze na kotle około w granicach 400-45 stopni, gdzie związki smolice nie są w stanie się po prostu spalić, dlatego że jest ich temperatura spalania jest zbyt niska, żeby Znaczy, to nie rozumiem do końca. Czyli co mam zrobić? Mam ustawić piec na wyższą temperaturę i skręcić grzejniki?
albo w ten sposób, albo jeżeli instalacja posiada zawór czwórdrożny lub powiedzmy inny, że tak powiem, moduł powrotu ciepłej wody w kotle, to w ten sposób można, że tak powiem, to modułować. Warto spalić, że tak powiem, opał na wysokich parametrach, na temperaturze rzędu 60-70 stopni, dlatego że wyjdzie to z korzyścią przede wszystkim dla instalacji i też dla przysłowiowego komina, gdzie nie będzie dochodziło do kondensacji spalin, do kondensacji pary wodnej. Tyle piec, tyle źródło ciepła, ale na przykład niezasłanianie źródeł ciepła, czyli zarówno grzejników, jak i rur grzewczych, które również ogrzewają pomieszczenie, to jest jakaś metoda? Tak, jeżeli po prostu ktoś ma, że tak powiem, prowadzone instalacje w otulinach, można to ewentualnie zdemontować i w tym momencie można próbować, że tak powiem, odzyskać niejako te ciepło, które gdzieś tam po tym mieszkaniu krąży. Jeżeli są też możliwości, że tak powiem, od restaurowania, czy może uruchomienia ponownego pieca kaflowego, który gdzieś tam przez lata był nieużytkowany, to jest świetny pomysł, dlatego że piec kaflowy jest urządzeniem akumulacyjnym. W tych piecach można wystarczyło napalić powiedzmy jednym, dwoma koszykami drewna, pół węglarką drewna i ten piec był ciepły albo gorący cały dzień, w którym był opalony i też był ciepły do następnego dnia, przynajmniej do rana, więc te piece, one też, że tak powiem, miały inną trochę charakterystykę pracy. I to ciepło było inne, ono było takie bardziej... Było inne. Takie, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, takie bardziej wilgotne było to ciepło, takie inna była wilgotność w pomieszczeniu. Pamiętam, u babci miałem. To tak samo, jak kucharz powie, że inaczej smakuje jedzenie ze kuchni węglowej, inaczej, że tak powiem, z kuchni gazowej. Tak. To jest podobne, to ciepło jest zupełnie, zupełnie inne. Ponoć wraca w ogóle moda na piece kaflowe teraz, w tym sezonie. Pan to zauważył? To znaczy... Piece kaflowe w typowej wersji, że tak powiem, takich typowo budowanych z duńskich, one raczej nie wrócą, dlatego że przede wszystkim nie ma już z Dunów takiej ilości, żeby to odtworzyć. To gliną przecież było robione. Druga sprawa, masa, że tak powiem, akumulacyjna jest bardzo duża, więc nie każde miejsce, że tak powiem, by się nadawało. Czyli, że tak powiem, instalacja nie jest też możliwa do odtworzenia, dlatego że rozbierając kiedyś piec kaflowy, stworzyliśmy, że tak powiem, możliwość podłączenia innej instalacji. W tej chwili nawet nie ma po prostu przewodu kominowego. Ale w budynkach jednorodzinnych przysłowiowa koza tak zwana lub piecokominek jest jak najbardziej możliwe, że tak powiem, do zakupu, do postawienia, do uruchomienia i w wymierny sposób myślę, że może przynajmniej pełnić funkcję taką dogrzania, że tak powiem, do rodzinnego pomieszczenia. Tak, a tym bardziej, że drewno w nadleśnictwach, o czym dzisiaj także na antenie Radia Zachód już mówiliśmy, jest właściwie ta cena stała. To tylko pośrednicy dwu- albo trzykrotnie podwyższyli ceny drewna w tym sezonie. Musimy kończyć, panie prezesie. Dobrze się rozmawia, ale czas naszej rozmowy się skończył. Pan Dieter Walentowski, prezes Lubuskiego Oddziału Krajowej Izby Kominiarzy, był gościem Radia Zachód. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.